Podcast Rozmowy nie tylko o tańcu, odcinek drugi Kiribati. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku. Ja nazywam się Paulina Święcańska, a ze mną w studio są Aleksandra Osowicz, tancerka, choreografka, inicjatorka projektu Kiribati oraz Ewa Rucińska, reżyserka, dramaturszka projektu. Telepatycznie są z nami współautorki projektu: Magda Fejdasz, Dana Chmielewska, Justyna Stasiowska i Agata Siniarska. Dodajmy także, że na kolanach u Oli siedzi mały przyjaciel Bogdan. Projekt też opowiada o komunikacji z ludźmi, ze zwierzętami, więc cieszymy się, że, że Bogdan także jest z nami. <laughs> dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła waszej rezydencji artystycznej i spaceru performatywnego i rezydencja i spacer odbyły się w terminie 9-15 sierpnia w ramach projektu Centralnej Sceny Tańca edycja druga dział Site Specific projekt jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa a organizatorem jest Fundacja Artystyczna Perform i Mazowiecki Instytut Kultury. I może na początek zacznijmy od samego tytułu, ponieważ jest bardzo intrygujący, ciekawy Kiribati. E, przygotowując się do tego spotkania zrobiłam sobie mały research i przypomniałam sobie swoją wiedzę geograficzną ze szkoły średniej. I Kiribati, czyli inaczej Kiribas, em, jest to państwo wyspiarskie na oceanie spokojnym. I jest to jedyne państwo na świecie, które leży na czterech półkulach. Też znalazłam taką informację, że w związku ze zmianami klimatycznymi to państwo w 2050 roku ma być całkowicie zalane i ma zniknąć z powierzchni Ziemi. Powiedzcie mi, skąd wybór tego tytułu, tej Republiki Kiribati. Dużą inspiracją do projektu był film, który obejrzałyśmy: Kiribati, znikająca wyspa. I tak jak mówisz, Kiribati w najbliższych dziesięcioleciach, jeżeli nic się nie zmieni, zniknie. Jest to pierwsza, pierwsza republika, pierwsze państwo, które zmierzy się z rzeczywistymi, realnymi skutkami globalnego ocieplenia i podniesieniem się poziomu wody. Film opowiada o prezydencie republiki, który próbuje znaleźć relokację. Występuje na szczytach ONZ u boku Baracka Obamy. Pojechał do papieża Franciszka prosić o wsparcie w walkach ze skutkami katastrofy ekologicznej. Takim przesłaniem tego filmu było między innymi to, że Kiribati jest pierwsze jakby realnie odczuwające te skutki, ale jeżeli Kiribati zniknie, to, to stanie się też również z nami, z innymi państwami, tylko wszystko zależy od tego czasu, że jakby to prędzej czy później nas, nas też spotka. Więc jakby to była nasza inspiracja w ogóle do, do rozpoczęcia procesu, do rozpoczęcia projektu. I inspiracją było też zdjęcie, które jest zdjęciem reklamującym proces i proces no reklamujący proces i produkt, który się pojawił po tym procesie. To jest e, zdjęcie Mai Ty Tybel, to jest dana chmielewska, która leży na dużym kamieniu i obejmuje ten kamień i dookoła jest woda, i jest pustka. E, więc jakby to nam się od razu połączyło i połączyło nam się w trakcie procesu, chodząc już po trasie spacerowej, którą wyznaczyłyśmy. Znalazłyśmy wyspę, która odpowiada tamtejszej jakby oryginalnej Kiribati. Znalazłyśmy wyspę na Wale Międzyszyńskim, która w poniedziałek była widoczna, była upiaszczona, była w słońcu, była zaludniona, a w środę zniknęła, ponieważ się, podniosło się poziom wody w Wiśle. No właśnie, zaczęłyście już tutaj opowiadać o... O tym doświadczeniu, czyli które wybrałyście do, do tej prezentacji działań site-specific, czyli spacerze performatywnym. Czy mogłybyście coś więcej powiedzieć na temat tej formy ekspresji, komunikacji z widzem, jakby odrębnym działem działań site-specific? to chyba, chyba ta formuła spaceru, ona się pojawiła tak, w taki sposób trochę ewolucyjny, ona gdzieś była, gdzieś była z tyłu jako, jako taki koncept, ale też chyba się dookreślała um, podczas naszych działań, dlatego że... Dlatego, że no to site specific może być różnie rozumiane, prawda? Więc, więc no w naszym przypadku to jest praca z obiektem, z, z przestrzenią zastaną, ale z przestrzenią, która się ciągle zmienia. Więc ten ruch i ten, i ten spacer też, też, ma, też, też wyraża jakieś, jakieś, jakieś dążenie, jakąś zmianę i... I jest cały czas zaskakujący właściwie za każdym razem ten spacer odbędzie się w zupełnie innych warunkach. Także, także my przygotowując się do stacji powiedzmy tej, tego, te, tego spaceru, chyba utwierdziłyśmy się po prostu w tym, w tym koncepcie, że to, że to jest, że, że jest no właśnie jest właśnie spacer, a nie a nie traktowanie tego jako ścieżki pobocznej, chodzenia od obiektu do obiektu, no bo to jest też różnica zasadnicza. Możemy, możemy przejść tę samą drogę i nie traktować jej wcale jako spacer performatywny, a jako przemieszczanie się od stacji do stacji obiektów pseudogaleryjnych, to wydaje mi się, że utwierdziłyśmy się podczas pracy i, i tej naszej drogi wędrówki w przestrzeniach leśnych, nazwijmy to, wał że to jest, że to jest właściwa, właściwy kierunek rozwijania projektu. Że sama ta droga, przecho przechodzenie, podążanie, zanurzanie się w przestrzeni jest też kluczem projektu. E, więc jakby kwintesencją pracy Site specific jest to, że mm... Dopasowujemy działanie do rzeczywistości, w której się znajdujemy. I w procesie naszym, zanim zaczęłyśmy w ogóle pracę z grupą, myślałyśmy o kilku, kilku działaniach i najpierw po prostu szukałyśmy przestrzeni, która nas zainspiruje. I szukałyśmy przestrzeni, która albo jest przestrzenią czysto naturalną. Albo jest przestrzenią taką naturokulturalną, czyli przestrzeń, która jest ujarzmiona przez człowieka, która, w której trawniki są przepięknie przecięte, w której są posadzone kwiatki w odcieniach tych samych kolorystycznych, jakby taka natura, która już nie jest do końca naturą. To była jedna ścieżka. Y jakiejś tam propozycji do tego, żeby odbić się od tego i zacząć zaproponować coś w stosunku do tej przestrzeni. Inną formą przestrzeni było przestrzeń, która jest kulturą, która wróciła do natury, czyli jakieś takie stare obiekty, stare boiska albo stare budynki, które są zaanektowane z powrotem przez mchy, porosty, drzewa, krzaki. To był drugi kierunek naszych poszukiwań. Mieliśmy też inny kierunek, interesowało nas taka zwrócenie uwagi na to, że my jako nadludzie trochę się wywyższamy nad innymi gatunkami i zapomnieliśmy, że jesteśmy, że, że też jesteśmy zwierzętami, więc szukałyśmy takiej przestrzeni, która będzie umożliwiała nam patrzenie na performance z góry, i wtedy myślałyśmy o tym, że performance byłoby, byłby taką pracą z kompozycją, z geometrią przestrzeni, nawet z dźwiękiem, który się, który się przemieszcza, widziany z lotu ptaka, byłby to inny performance. Szukałyśmy innej jeszcze przestrzeni. Spotkałyśmy się z dyrektorem ogrodu zoologicznego w Warszawie i myślałyśmy o performance w wybiegu dla niedźwiedzi. Eee, i ale jest... jak to, że widzowie gdzie mieliby być? Widzowie by... byliby na przystanku, bo z przystanku widać w Solidarności, an... tak. widać przecież ten wybieg, na... tak. kamienny wybieg na Niedźwiedzi, słynny warszawski. No tak, ale aż mi serce niedźwiedzie... podeszło do tam góry. Tam, już tam, niedźwiedzi. Nie, tam już niedźwiedzi nie ma od tej słynnej afery, kiedy to pijany wszedł do Niedźwiedzi chyba trzy lata temu. Tak. Postanowił złożyć im wizytę, natomiast no też to było chyba toksyczne środowisko mm -hmm. dla niedźwiedzi. bo niestety huk, hałasy i tak. no wyglądało to atrakcyjnie, natomiast rozwiązanie, rozwiązanie dla zwierząt było bardzo dyskusyjne. To mm. ciekawy wątek. I, i jak, jak ta historia dalej się potoczyła? Bo zrobiłyście w zupełnie innym miejscu, ale była... To był, to... Jakby, no też jakby miałyśmy tylko tydzień pracy z, jakby w, całym, w całym składzie mhm. i mamy po tych poszukiwaniach mamy pomysł na trzy różne na tak, właściwie pracę. zalążki innych, innych e, projektów, e, tak. które, które mogą być rozwijane równolegle. I zdecydowałyśmy się na pracę w, w takim, na takim lokalnym podwórku, ponieważ ja mieszkam na Gocławiu, mogłyśmy zrobić bazę u mnie w domu, mogłyśmy, nie musiałyśmy jeździć samochodem czy innymi środkami komunikacji, tylko wystarczyło, że Poszłyśmy na spacer i byłyśmy już w tym miejscu, i to, to miejsce też wszystkie jesteśmy chyba z Pragi południe, nie? Tak, tak, wszystkie, więc... które. Wszy, wszystkie z nas, które są z Warszawy, są z Pragi południe, więc dla nas to była taka przestrzeń lokalna. Taka, taka nasz, oprowa jakby oprowadzanie po naszym podwórku. A teraz, jak już mówicie właśnie o, o tym zespole, to jeszcze może parę słów, żeby przybliżyć naszym słuchaczom. S to jest pytanie głównie do ciebie, Olu, bo jesteś inicjatorką tego projektu. Skąd pomysł na zaproszenie akurat tych artystek do współpracy? Dlaczego to spotkanie w takim konkretnym składzie miało miejsce przy realizacji Kilibati? Pierwszą do projektu zaprosiłam Justynę Stasiowską, która jest kompozytorką, która robi fantastyczną muzykę i współpracuje z niejedną reżyserką i choreografką, którą, którą podziwiam i z którą też współpracowałam. I z Justyną rozmawiałam o tym na początku, że świetnie byłoby zrobić kiedyś taki spacer dźwiękowy, w którym mamy ścieżkę dźwiękową złożoną ze śpiewu ptaków. Tylko, że wszystkie ptaki, które są w tej ścieżce, są gatunkiem wymarłym. Czyli tak naprawdę my spacerujemy, ale nie wiemy, że to, co słyszymy, to tego już nie ma. Więc to był taki moment startowy, że Justyna powiedziała: O, fajnie, dobra, to ja po poszukam też, poryserczuję coś w tym temacie i możemy razem zacząć działać. Później w projekcie pojawiła się Agata Sieniarska, która jest choreografką, która jest też dramaturzką i która też od wielu lat zajmuje się performance'ami ustosunkowującymi się do natury. Do, jej ostatnia praca to jest Martwa Natura i to jest praca wideo, którą razem już zrobiłyśmy, którą można obejrzeć do września we wrocławskim BWM. Później pojawiła się Ewa Rucińska, bo po prostu wpadła do mnie na kawę. To tak performerów wybierasz że spontanicznie. Ewa jest reżyserką operową. zresztą sama o sobie może też poopowiadać, no ale z Ewą jakby też się poznałyśmy rok przy temu pracy. przy pracy. Robiłyśmy razem dyplom w filmówce, znaczy nie robiliśmy tego dyplomu, ale Ewa reżyserowała, a ja zostałam jej polecona jako choreografka. No i ten, ten, ten nasz dyplom jakby zapowiadał się bardzo spektakularnie i bardzo jakby był duży potencjał sukcesu. Tak, i choreograficznego, choreograficznego również, prawda? Bo, ale ale ponieważ również... choreografia była niezwykle istotnym elementem. Tak, tak, piramidy choreograficzne, synchrony i kanony, podnoszenia. Natomiast ten, ten projekt nie mógł zostać zrealizowany ze względu na pandemię. Mm -hmm. Czyli taki niedosyt Waszej współpracy, tak, pozostał, to, pozostał. Niedosyt i... naszej współpracy pozostał i tutaj Decydowanie. Wreszcie <głos> <mógł> <głos> jakieś tak, mieć jakieś byłość. Tak, spotkały się dwie ujście. pracoholiczki, które żyją dla pracy i nagle jakby nie mogą pracować, więc też się zbliżyłyśmy koleżeńsko ze sobą tak i jest. cały czas fantazjowałyśmy na temat tego, co możemy zrobić razem, i wreszcie pojawiła się okazja, żeby to rzeczywiście zrobić. W międzyczasie aplikujemy o tysiące różnych projektów i e, jeżeli jest ktoś, kto nas słyszy, to, to my czekamy. bardzo chętnie przyjmiecie propozycję. Mamy bardzo dużo mamy, mamy bardzo, Jesteśmy bardzo kreatywne i bardzo lubimy pracować. I odpoczywać, ale też... Dobra. W projekcie jeszcze mamy dwie performerki. Jest to Magda Fejderz i Dana Chmielewska, z którymi w czerwcu zrobiłam premierę w teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu Dance Macabre w reżyserii Renaty Piotrowskiej. I mam wrażenie, że z dziewczynami dzielimy się jakoś tam, mamy dzielimy podobną wrażliwość do ruchu i, i zainteresowania, więc były dla mnie. Oczywistym wyborem, żeby zaprosić cię do współpracy. Dobrze, to może teraz Was poproszę, abyście pokrótce przybliżyły naszym słuchaczom, słuchaczkom, jak ten spacer performatywny wyglądał. Bo padają różne pojęcia, że była muzyka na żywo, a z drugiej strony, jak ta muzyka na żywo, jak byliśmy w plenerze, że były jakieś stacje. Więc może w taki Wizualny sposób, poprzez słowo, może przeprowadzimy naszych widzów przez ten spacer. Co o tym myślicie? Dobrze, w takim razie, w takim razie może wprowadźmy, wprowadźmy słuchaczy w takie podstawowe nasze założenia, czyli, czyli my spotykaliśmy się, zapraszaliśmy naszych widzów poprzez wydarzenie. Do tego, żeby, żeby spotkali się z nami w takim punkcie kontaktowym właśnie na Gocławiu przy Wale Miedzeszyńskim, przy tak zwanej Małej Kaśce, czyli części, części oczyszczalni Warszawy zatopionej, zatopionej w Wiśle. To jest taka dość emblematyczna stacja, której towarzyszy chudy Wojtek, czyli, czyli maszyna oczyszczająca Wisłę, czy, czy pom, to jest pompa może, ale... No, Arkana pracy chudego Wojtka nie były obiektem naszych zainteresowań, no niemniej mała Kaśka i chudy Wojtek tam stacjonują, tam właśnie zaprosiliśmy, zaprosiliśmy widzów I, i, i po prostu ten punkt spotkania zakładał to, że każdy przynosi ze sobą telefon oraz słuchawki i ściąga, pobiera z wydarzenia link do plików plików audio, które będą towarzyszyć temu spacerowi. także wszyscy razem synchronicznie odtwarzaliśmy pierwszą ścieżkę audio. chwilę chwilę mieliśmy takiego postoju postoju, takiej rozgrzewki, trochę rozgrzewki wyobraźni, przygotowania do tego spaceru, wprowadzenia w temat, w klimat, w energię. W tym, w tym właśnie miejscu spotkania, a potem ruszaliśmy na spacer i każdy miał swoje słuchawki, więc właściwie szliśmy w ciszy. Dla wszystkich, dla wszystkich innych postronnych biegaczy, rowerzystów, wędkarzy wyglądaliśmy prawdopodobnie jak, jak rodzaj sekty albo stada. Albo stada, bądź wycieczki, tak? dlatego że idea stada jest tu bardzo istotna, bo. Tak, to pojęcie też pojawiło się w w podczas tej narracji, w tej ścieżce dźwiękowej, co też było y, taką ciekawą gdzieś wizualizacją i utożsamieniem się w jedną grupę całej publiczności, więc jakby tak mam, mam poczucie, bo byłam jedną z widzek. Y, Połączyło mnie z resztą publiczności. I też tutaj dodajmy, że ścieżka dźwiękowa była po polsku, a mieliśmy kilku zagranicznych widzów, i potem z rozmowy z nimi powiedzieli, że bardzo dobrze czuli się w tej wibracji, w tej atmosferze, mimo że nie rozumieli ani słowa na początku, ponieważ zaraz opowiesz, co, co było dalej, ale, ale jakby im to nie przeszkadzało, więc jakby poczuli, jakby wspólny, jak to Ola powiedziała, vibe. Mhm. No, no, rzeczywiście, założeniem tego konceptu stada było to, żeby zwrócić uwagę na to, że, że jesteśmy częścią większej całości, że bardzo nasze, nasze czasy skupiają nas na, na indywidualizmie, narcyzmie i takich, takich, no, takich tendencjach bardzo jednostkowych i nas właściwie wyobcowujących z, z grup ludzkich czy, 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 większych, czy większych, ponadgatunkowych. A my chciałyśmy, chciałyśmy zaproponować trochę odwrotny, odwrotny ruch. To znaczy, to znaczy, zaproponować widowni, właśnie takie zlanie się w jednej grupie, zlanie się po pierwsze w stadzie, tym stadzie ludzkim, które się spotyka i, i, i takie poczucie więzi z grupą właściwie nieznajomych. I myślę, że to jest coś, co się udało za każdym razem, bo też my przeprowadzałyśmy taki spa spacer próbny dzień wcześniej z wolontariuszami. I, i rzeczywiście za każdym razem ten. Atmosfera tego spaceru i, i klimatu budowanego, i więzi, która budowała się w grupie, była unikalna. Więc, 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 więc to, był, to było jedno założenie tego konceptu. A drugie to pozbawienie się trochę poprzez to do tych cech takich, takich czysto, czysto ludzkich, właśnie trochę można powiedzieć supremacyjnych, tak jak Ola wspominała, czyli tej naszej intelektualnej wyższości, ale, ale zatopieniu się po prostu w grupie. Takich samych zwierząt jak my, no bo człowiek jest też, też przede wszystkim, o czym zapominamy, co, co, co nam przypomniała też dobrze taka inspiracja, którą się posługiwałyśmy, essay Practice of the Wild Snydera, że jesteśmy przede wszystkim zwierzętami i, i nasza dzikość towarzyszy nam nieustannie. W miastach, w biurach, w korporacjach i pierwszym podstawowym przejawem naszej dzikości jest nasz oddech. Czyli taki, czyli taki bardzo pierwotny odruch. Więc, yy, więc, więc po prostu chciałyśmy, chciałyśmy trochę tych widzów, którzy przychodzą z ulicy, z autobusów, z metra, z wielu innych spraw, są w, właśnie w innym tempie zupełnie zagonieni, yy, pragmatyczni, yy, szukają w komórkach, jeszcze pobierają aplikacje. Chciały, chciałyśmy ich wprowadzić w zupe w, naprowadzić na zupełnie inne tory myślenia, zupełnie inne tory postrzegania i odczuwania. Stąd też, stąd też dalszy cały koncept narracji spaceru, która wyhamowywała w pewien sposób pewne oczekiwania, takie, takie rynkowe oczekiwania spektakularności tego procesu, a właściwie, właściwie skupiała się na, na postrzeganiu, odczuwaniu, kontemplacji, współpracy. Także, także no to stado było takim, takim zaczątkiem pracy z... Dalszymi tymi konceptami. Ciekawe było to, że. Um... Wystarczy nam, jakby elementem, który nas spajał, była ta ścieżka dźwiękowa, która nas tak. prowadziła. Że to już jakby więcej nie trzeba. Mamy tą samą ścieżkę i mamy, ścież jakby mamy trakt dźwiękowy, który nas prowadzi. Jeszcze chciałam dodać, że jakby zaprosiłyśmy po prostu ludzi do wspólnego doświadczenia. Na samym początku mówiłyśmy, że jesteś częścią stada i od ciebie zależy, jak, w jaki sposób będziesz uczestniczyła w tym doświadczeniu. Czy będziesz uczestniczyła jako performerka w stadzie, czy będziesz uczestniczyła jako obserwatorka z zewnątrz czy zanurzysz się w spacer sensoryczny i zaczniesz odczuwać tą, tą przestrzeń z wszystkimi swoimi zmysłami, czy zostaniesz na polu wizualnym, który już tak i tak był bardzo, bardzo mocno jakby taki odczuwalny i obecny. Więc jakby też starałyśmy się wyjść z tego, z tej koncepcji oczekiwań, które sobie same nałożyłyśmy i które są nałożone przez nas, przez jakby system, w którym żyjemy, żeby pozwolić sobie trwać w doświadczeniu, które nie jest takie... Nie jest doświadczeniem typu safari. Bo na samym początku, jak wymyśliłyśmy, że dobra, to robimy spacer, zrobiłyśmy ogłoszenie, że szukamy performerek i tutaj chciałyśmy wypuszczać jelonki i robić dzikie tańce i podnosić ryby, żeby je było widać. Ale chodząc po tych, po tych dzikich terenach, zauważyłyśmy, że jest coś, że spektakularność ma też inną formę. Że spektakularny może być zapach albo może być kształt, że to są takie, że jakby chcemy iść bardziej w ćwiczenia z uważności na naturę i takim zoomowaniu, że a tutaj jest coś, co może mnie dotknąć, ale nie musi. Nie? E też Jakowicka, która przedarła się przez ten szlak, ponieważ niektóre fragmenty tego spaceru były nieczęsto używane przez przechodniów, więc te, ten szlak był zarośnięty przez rośliny, przez trawy. Wydobywały się, może nie jelonki i, i, i ryby, ale ślimaki, komary oczywiście, ponieważ spacer był, był wieczorem, więc jakby dla mnie takim sensorycznym Odczuciem tego spaceru było właśnie doświadczanie takie bardzo fizyczne tej przyrody. Ja miałam długą spódnicę, jednak odkryte kostki, więc jakby i trawy, i te wąskie ścieżki, przez które nas prowadziłyście, dotykały mnie, jakby macały, obejmowały, więc w różnych sytuacjach one były przyjemne lub mniej przyjemne. I ciekawe było, ta, ta skala i spektrum uczuć poprzez taki podstawowy gdzieś tam strach, niepokój odnośnie, a może jakiś kleszcz wejdzie, mm -hmm. a może coś mnie ugryzie, a z drugiej strony ta przyjemność w obcowaniu z przyrodą, w dotyku, w odczuwaniu tych zapachów, więc jakby ta fala tych emocji, uczuć... Pewna ambiwalencja. Dokładnie tak. Mm. No chyba, chyba też częścią naszej pracy było takie doświadczanie też tej ambiwalencji. My, my w tej narracji, którą rozpisywałyśmy też do tego spaceru, właściwie wyprodukowałyśmy dużo więcej materiału takiego tekstowego niż koniec końców użyłyśmy, bo postanowiłyśmy oddać głos też, też temu, temu doświadczeniu zmysłowemu i zabrać sobie trochę ten literalny głos ludzki. I, I ograniczyć to gadanie. Natomiast, natomiast też zadawałyśmy sobie to pytanie: Miałyśmy taki sztandarowy żart, który chyba nie wszedł ostatecznie do narracji, czy już dostałeś z liścia? <grym> czy jest to przyjemne uczucie? <grym> tak. czy, czy może a jeśli tak, to może okazało się, że jest to przyjemne uczucie. Miałyśmy I też alternatywny tytuł: Natura Mnie nie Przerasta. przerasta. Tak, tak, tak. Mamy bardzo dużo takich materiałów. Offstageowych, mm -hmm. które, które właśnie mówią o tym, gdzie mówimy, jak gryzą komary, jak nam niewygodnie, przeklinamy. jak przeklinamy, jak nas, jak nas ta natura tutaj wkurza, nam dokucza, raz za gorąco, raz za zimno, raz komary, raz za mocne słońce. Więc, yy, więc to jest też rodzaj wyzwania, i też, też który, z którym każdy na swoim indywidualnym poziomie się mierzy. Dlatego, że dla jednych takich mieliśmy wczoraj uczestników, niektórzy w ogóle nie czuli się zmęczeni tym spacerem, nie, nie odczuli żadnych niedogodności i widać, że to są no, rodzaj takich. Y Mhm. Zapalonych wycieczkowiczów, a, a dla innych osób, ja jestem na, na przykład reprezentantką takiego, takiej grupy i myślę, że mnie bardzo zahartował ten tydzień, dla, dla których wejście w to krzaki to było jakieś ekstremum po prostu, więc przez ten tydzień dojrzewałam do tego procesu. Więc naprawdę kon, te, krzaki, te krzaki, ten spacer konfrontował z własnymi, z własnymi takimi ograniczeniami. Które, z których sobie nie zdajemy sprawy, żyjąc w mieście, a tak naprawdę ten to jest jakiś banał. I, I nie wyszliśmy tak daleko w dzikie, ekstremalne przestrzenie. To było trochę błota, trochę komarów. Kleszcze nigdy nam się w procesie nie przydarzyły, a spędziłyśmy w tych trawach naprawdę dziesiątki godzin. Także mamy nadzieję, że tutaj takiego zagrożenia nie było. Ale też każdego dnia zmieniał się też ten krajobraz tego, co można było spotkać. Wczoraj na przykład prowadząc grupę, ja niestety no, płoszyłam ptaki, bo byliśmy już bardzo późno w tej części takiej za, zacienionej pod drzewami, więc, więc ze wszystkich krzaków wylatywały ptaki. Wcześniej, wcześniej, dzień, wcześniej, te lasy były za, te, te, te pierwsze, pierwsze, pierwsze lasy zawałem były zalane i z kolei były fale zatopionych martwych myszy na które się, na które się na, na które napotykałyśmy. Wcześniej oglądałyśmy rozród ślimaków, które już się z kolei teraz wykluły i na liściach można było zobaczyć pełnie mały, pełno małych tych takich pęcherzyków, nowych ślimaków. Także no, no było to doświadczenie takie bardzo indywidualne dla każdego myślę, ale też każdego dnia właściwie spaceru możliwego kompletnie też zindywidualizowano. Tak się też zastanawiam, jak z taką ekscytacją wszystkie rozmawiamy o, o doświadczeniach Doświadczeniu przyrody. Dodajmy też, że my mieszkamy w Warszawie, w dużym mieście. Jak te nasze doświadczenia i jak ten spacer odebraliby widzowie, na przykład mieszkający na wsi? Czy dla nich w ogóle to by było atrakcyjne, czy to jest codzienność? Jak to się ma też w takim kontekście geolokacji, tak naprawdę? I, i, i dla kogo? Dla kogo? Są tego rodzaju doświadczenia. Ja myślę, że ten spacer, jakby to doświadczenie jest absolutnie dla wszystkich, ponieważ ludzie, którzy na co dzień obcują z naturą, nie chodzą z napisaną przez dramaturżkę narrację i nie, nie postrzegają tej natury w ten sposób. Jakby, y, mam wrażenie, że też dotykałyśmy tego procesu na kilku różnych poziomach na poziomie dźwiękowym, na poziomie cielesnego doświadczenia i na poziomie intelektualnym. Więc w zależności od tego, gdzie jesteś, bo też jakby każdego dnia możesz odczuwać, odbierać ten, ten spacer w zupełnie inny sposób, możesz zauważać inne rzeczy, więc y, 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 no to tyle, tam, tam była kropka. Jeszcze też... Nie wiem, może ty chcesz coś dodać odnośnie tego? Nie no, tak, ja się chyba z tym zgadzam. Wydaje mi się też, że no, to jest spacer przede wszystkim site-specific, więc, więc ten spacer jest ulokowany w Warszawie. Więc to też daje jakieś postrzeganie. Po pierwsze jest przeznaczony i skalkulowany na widownię jednak lokalną. To jest mhm. jeden, jeden jego aspekt, dlatego że no, jesteśmy w bardzo konkretnej przestrzeni, którą świadomie wybieramy, która jest trochę na kontrze do miejsca, w którym się znajduje, czyli, czyli przestrzeni takiej bardzo mocno zurbanizowanej. A z drugiej strony zgadzam się z Tobą, Ola, że, że, myślę, że to doświadczenie starałyśmy się budować na wielu poziomach, nie tylko poziomu kontaktu takiego zmysłowego z naturą. Że, że, że sądzę, że każdy mógłby znaleźć w tym to, to, coś dla siebie, a też paradoksalnie wydaje mi się to też, że, że nasze, nasze pojęcie, czy nasze wyobrażenia o życiu, nie wiem, na wsi, czy, czy w małym mieście, że ono niekoniecznie zawsze wygląda, jest tak podłączone pod naturę, jak nam się wydaje, bo często jest wcale, wcale tak nie jest. Dla młodzieży niestety wydaje mi się, że to jest już siedzenie w komórkach bez znaczenia, bez znaczenia gdzie się znajdujemy. Także, także myślę, że, że, takie, że taki spacer właściwie dla każdego dla każdego może stanowić jakąś wartość. Jeszcze e, tak myślę sobie, że e, po tych feedbackach, które dostałyśmy po wczoraj i przedwczoraj, ważnym doświadczeniem jest też zatrzymanie się. Bo jakby mm -hmm. niezależnie od geolokacji tak. cały czas jesteśmy zajęte, zajęci e, pracą, relacjami, e, obowiązkami itd. I my... Komponując ten spacer, zdecydowałyśmy się na taką formę, która Cię wyciszy, która Cię nie zaleje kolejnymi obrazami tancerkami w stanikach i piórach i e, piosenkami e, tylko masz szansę rzeczywiście trochę spowolnić i pobyć w danym miejscu. I to jest, mam wrażenie, duża wartość tego spaceru. To tutaj się zatrzymajmy i wróćmy, bo jednak w tej przestrzeni były tancerki, więc. I były też takie punkty, mm, skory ruchowe, do których też doprowadzaliście widzów. Z tego co pamiętam, to dwa bardzo wyraziste w przestrzeniach wysokich traw, jak również w leżących drzewach i, i w takiej leśnej przestrzeni, i na końcu, gdzie sami kontemplowaliśmy doświadczenie zachodzącego słońca, wody. Więc jeżeli mogłybyście coś więcej opowiedzieć o tej, o tej waszej praktyce choreograficznej w tych konkretnych lokacjach. Mhm. Okej, okay, to dla mnie y, cały ten spacer jest jedną wielką choreografią. Mówię to jako choreografkę. I ta choreografia odbywa się na kilku znowu poziomach. Jeden poziom to jest choreografia stada, czyli to jest sposób, w jaki przemieszczamy się po tej przestrzeni, trajektorie, które pokonujemy, rytm, w którym idziemy, tempo i nasze relacje między sobą. Z drugiej strony mamy choreografię dźwięku, która jest. Poprowadzona w czasie od początku do końca, która czasami jest intensywna, czasami jest zrównoważona, a czasami jest pusta, bo pracowałyśmy też z ciszą, czasami się nakłada na, na to, co jest zastane, a czasami to jest sprzeczne z tym, co, co się dzieje tu i teraz. I trzecią formę choreograficzną, którą widzę w tym spacerze, to jest choreografia w naturze. To jest choreografia natury, czyli tej przestrzeni, w której jesteśmy, czyli te linie, które się tam pojawiają, kierunki, rytmy, które są w naturze. Jakby trochę ta natura dla nas performowała wczoraj i była tymi performerkami. Więc całościowo jak widzę to, to, to dzieło w ten sposób, natomiast rzeczywiście były dwie takie stacje, które można by konwencjonalnie nazwać jakby stacjami tanecznymi. Teatrami takimi natury. Teatrami, teatrami natury, czy taką bardziej jakby może bardziej sfokusowaniem się na tą fizyczność niż na, na dźwięk czy na, czy na przestrzeń. I tam y, pracowałyśmy z y, tak zwanym morfowaniem z przestrzenią, czyli adaptowaniem się do przestrzeni, w której jesteś, y, i zlewaniem się z tą przestrzenią, y, zanurzaniem się w tej przestrzeni, przyjmowaniem kształtów tej przestrzeni czy cyklów życia, bo w, jakby w tych wysokich trawach też y, mogłyśmy y, wypuszczać korzenie i pracować bardziej sensorycznie, i otwierać kielichy, i później gnić od środka i się znowu chować. A w tej przestrzeni pniarskiej, z powalonymi drzewami, pracowałyśmy bardziej z kamuflażem i z odzorowaniem e, tych kształtów, które są w naturze, i w przemieszczeniu się, i łączeniu. Czyli, jeżeli mamy jeden pień tu, drugi pień tu, to jak ja się pozycjonuję w stosunku do tej, do tej natury, do tej zastanej sceny? Mam też wrażenie, słuchając i, i słuchając Was, ale też doświadczając wczorajszego skoru, że dla Osób wtajemniczonych jakby w pracę z ciałem, tancerzy, choreografów, to wszystko było czytelne. A moje pytanie, czy właśnie po tych dwóch spacerach, jak mówisz, miałyście konfrontację, ponieważ była na to przestrzeń, żeby porozmawiać z widzem w drodze powrotnej, czy miałyście konfrontację z takim zwyczajnym widzem, który nie jest tancerzem, nie jest performerem, nie miał do czynienia z tymi praktykami, i z jego odbiorem? Mm. Miałyśmy takie opinie, że ludzie, jakby to było czytelne nawet dla osób, które nie, nie pracują na co dzień z, z ciałem, że one po prostu wchodziły w tą przestrzeń razem z nami. Mieliśmy takie piękne momenty z taką jedną dziewczyną, która do nas przyszła w czwartek. która Krupsano, po prostu. Tak, tak, po prostu... Oleną, przepraszam, Olena, przepraszam. Olena. I ona po prostu była z nami w tej przestrzeni, pomimo tego, że nie, miała, nie, 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 nie była z nami wcześniej na próbach i nie miała tego, nie nazywała tego w ten sam sposób, w który my o tym mówimy. Ale, jakby była dokładnie. Ja naturalną się potrzebę wchodzenia się w te w sytuacje, tak. tak. I dołączała do, do obu tych choreograficznych, nazwijmy to, stacji w sposób bardzo spontaniczny. Na tak, i bardzo i organiczny, też organiczny, sposób. Organiczny i w sobie właściwy. I potem, I potem tłumaczyła nam, że dla niej to było zupełnie naturalnym, naturalnym odruchem. Bo to też jest, jak się pozycjonujesz, to jest właśnie względem widza. Dla, pytanie dla widza, jak się pozycjonujesz jako widzka? Czy patrzysz na to z dystansu, czy podchodzisz bliżej, żeby to poczuć bardziej, albo żeby zobaczyć inny kąt tego? Mhm. I tutaj mam wrażenie, że stworzyłyśmy taką przestrzeń, która zaprasza do tego, żeby samodzielnie się pozycjonowa poz pozycjonować względem tego doświadczenia. Ja myślę też, że tym, że tym bardziej ten spacer dla takiego widza może nie, nie, nie zainicjowanego w te praktyki choreograficzne. On może być ciekawym doświadczeniem, ponieważ, ponieważ on wyhamowuje pewne oczekiwania właśnie tej spektakularności, na, narracyjności, która prowadzi do, do jakiejś, jakiegoś kulminacji, rozładowania i klamry, że... Że, że, że trochę tym bardziej takiego widza ten spacer przestraja na zupełnie inne tory, ścieżki myślenia, odczuwania, niż te, z którymi przyszedł. Ja myślę, że jestem przykładem takiego, takie, takiego widza i współpracownika też w tym procesie, który cały czas, który cały czas kwestionował. Kwestionował nasze jakieś strategie czy zadawał pytania, bo z perspektywy takiego zagonionego człowieka współczesnego, co, jak on z tym będzie pracował, i więc, więc my, my bardzo świadomie, myślę, podeszłyśmy do tego, właśnie wyhamowując widzów w pewnych oczekiwaniach i starając się ich przestroić kompletnie z takiej miejskiej, szybkiej, podawanej pod. Pod oczekiwania, spektakularności, właśnie stacyjności, nie wiem czy jest takie słowo, ale takiego zagęszczenia atrakcji, tego safari, o którym mówiłaś. I, I myślę, że dla takiego widza tym bardziej może być to odkrywcze doświadczenie, bo może odkryć coś dla własnego życia, jakąś jakość, której dotąd nie odczuwał. I spotkałyśmy się nawet z takim jednym widzem na naszej próbie generalnej, który właśnie tak był spragniony przygód. Przyszedł i mówi: Dobra. Idziemy, idziemy. Coś mi tu plumka, ale gdzie są tancerki? Nie? Kiedy wyskoczą? Kiedy wyskoczą? I <noise> jak będą ubrane? Z tego, co rozmawialiśmy później, to dla niego też to był jakiś taki proces, że on się e, jakby trochę dostrajał, e, do, do, um, adoptował, adoptował, czy tam wyostrzał po mm -hmm. prostu te, też to czym jest ten performance, nie? że to już nie jest w takim oczywistym rozumieniu, że zaraz będą dziewczyny w synchronie, tylko że Wow, ja tam stanęłam w pewnym momencie, jakoś się zamieniłam w kwiatkę, żeby wskazać drogę, bo na rozwidleniu dróg robiłyśmy sobie takie znaki. I on już wtedy jakby był usatysfakcjonowany, wyciągnął zdjęcie i zrobił, że jest, dzieje się, nie? że jakby już coś takiego jest wydarzeniem. Tu też nasuwa mi się pytanie odnośnie dzisiejszego w ogóle rozumienia sztuki pod takim kątem. Tak jak mówicie spektakularności, ale też tego, tej inkluzywności i doświadczań, doświadczenia społecznego, że, że jakie, jakie kierunki i nurty coraz bardziej stają się popularne. Nie wiem, czy macie chęć rozwinąć ten wątek? Ja nie mam pojęcia, co, ja nie mam pojęcia, co, co staje się popularne. To chyba ciężko też w takim w takim pandemicznym momencie my jesteśmy na takim rozdrożu, chyba. Ciężko powiedzieć, co właściwie będzie tą przyszłością. Ale coraz jeszcze. więcej właśnie twórców, y, zawodowych y, aktorów, tancerzy mm -hmm. wybiera tego typu rozwiązania i y, 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 jakby podąża za tą, za tą inkluzywnością i za, tą, za tym bardzo społecznym aspektem. Y, tym bardziej doświadczeniem, odczuwaniem niż taką wrażeniowością i tym, tym, tą spektakularnością. Z jednej strony wydaje mi się, że tak, ale ja tego, ja tego szczerze mówiąc tak nie, nie postrzegam, nie do końca zgadzam się z tą tezą, dlatego, że myślę, że to jest jednak bańka pewna, w której, my, w, której my, w której my żyjemy, spoglądając na to z perspektywy takiej warszawskiej, też znajomości wewnętrznej, scen, nurtów, kierunków, natomiast dla takiego widza wydaje mi się, wydaje mi się nie, właśnie nie mocno zainicjowanego, który, który po prostu chce wybrać się na jakieś wydarzenie kulturowe, Kulturalne, sceniczne, ze sceny tańca czy teatru. Myślę, że jednak ten wybór i to, ta oferta, która przed nim będzie, jednak jest dalej nakierunkowana trochę inaczej w większości. Także jednak mam podejrzenie, że, że to nasze, tak, taka nasza ochota na to, żeby. żeby to, to jest niewątpliwie nurt, który się rozwija, natomiast nie, myśl, nie sądzę, że on jest nadal mainstreamem. No ale zatem pytanie, czy jest potrzebny i, i, i czy warto w niego inwestować? Takie podchwytliwe pytanie. Różnorodność w ogóle jest potrzebna. To jest, to jest bardzo paląca kwestia w tym momencie, wydaje mi się, w naszym kraju. I o, te, o tę różnorodność, o pluralizm poglądów, praktyk, działań, sposobów postrzegania, możliwości wypowiedzi, myślę, że zawsze, zawsze warto walczyć i to jest coś, co trzeba eksplorować. więc Więc tak. Myślę, że to jest dobra puenta. Słuchajcie, jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałam was zapytać o wasze dalsze inspiracje, o wasze marzenia artystyczne w nurcie Side Specific, ale może także, także w innych, jeżeli zechcecie się podzielić z naszymi słuchaczami. Czy ten projekt was też do czegoś zainspirował? W jakim kierunku gdzieś dalej będziecie poszukiwać, podążać? No na pewno ja otrzymam taki olbrzymi niedosyt, że jakby mamy taką makietę projektu, nad którą rzeczywiście możemy pracować i którą możemy rozwijać na wiele nowych poziomów. I zaczęłabym od tych marzeń, jakby odnośnie projektu Kiribati. Pierwszym marzeniem byłoby powtórzenie tego spaceru, ale o trzech różnych porach dnia. Czyli zrobienie tej samej ścieżki o świcie z grupą 15 osób, zrobienie tej ścieżki w południe i zrobienie to o północy. To jest jakiś pierwszy kierunek, który no bardzo, bardzo, bardzo chciałabym spróbować. Później kolejnym jakby krokiem byłoby stworzenie innych ścieżek, innych narracji, w, też w przestrzeni miasta, żeby zrobić taki przewodnik, jakby sensualny przewodnik po Warszawie, sensoryczny przewodnik po Warszawie, że mamy narrację, mamy ścieżkę. Można to rozszerzyć, tą formułę w ogóle, do, zaprosić kolejnych twórców i twórczynie, że może one mogą oprowadzać po swoim podwórku i, i ukazać swoją pro, e, perspektywę na to. I jeszcze jeden mam, tako, mam taką marze takie marzenie, w sensie albo taki plan na, na rozwój tego projektu. E, chciałabym zrobić e, taką. Aplikację, nawet może nie aplikację, ale ścieżkę dźwiękową, którą możesz pobrać, która jest w miarę uniwersalna i nałożyć jakby pójść z tą ścieżką dźwiękową na swój własny spacer w dowolnej, dowolnie wybranej przez ciebie przestrzeni. Super. To hmm. o tym nie wiedziałam, to jest no da, to, no, to, no, jak to to pytanie ciekawe. o plany, to sobie pomyślałam: by Dobra, to to by było fajne. To, to nie znałam tej części. Ja chyba nic nie będę chciała dodawać, żeby tak pozostawić, żeby wybrzmiały te, te plany związane z, kiraba, z kiribati, żeby A, wybrzmiały najmocniej. Ale twoje marzenia i inspiracje po tym projekcie na dalszą twoją działalność artystyczną. Myślę, że słuchacze również ja są ciekawi. Myślę, ja myślę, że jeszcze jest, że po tym projekcie chyba jest jeszcze za wcześnie. My rozmawiałyśmy te, te pierwsze plany, dwa, to, to jest też efekt naszych rozmów, więc, więc niewątpliwie to jest, to jest taki kierunek, który w kwestii tego spaceru nas interesuje. Natomiast my też pracowałyśmy wcześniej nad projektem pandemicznym, który cały czas mamy nadzieję zrealizować, fragmenty dyskursu pandemicznego oparte na y, fragmentach dyskursu miłosnego y, Rolanda Barta. Więc, y, więc to jest taki projekt właśnie choreograficzny, pandemiczny, nad którym jeszcze mamy nadzieję pracować. No i dla mnie to przestrojenie, dla mnie to wydaje mi się, że z tego projektu naszego to przestrojenie percepcji, to zwolnienie i takie kierunkowanie w zupełnie inny sposób Widza niż, niż podążanie za jego percepcją taką zastaną. Jest takim, jest takim odkryciem i kierunkiem, który myślę, że będę chciała zgłębiać. To teraz... A jakie jest Twoje marzenie <grystanie> na Zeitski? <site specific. grystanie> Moje marzenie jest takie, aby twórcy i artyści czuli się wolni, tak jak Ewa powiedziałaś, w swoich wizjach twórczych, żeby mieli platformy do realizacji swoich pomysłów, żeby mieli wsparcie wśród kuratorów, organizatorów instytucji i żeby tej różnorodności było jak najwięcej, ponieważ. To jest takie środowisko, że dobrze jest jeszcze w dzisiejszych czasach, żebyśmy się wspierali nawzajem i inspirowali, a nie konkurowali, bo, bo twórcy mało jest twórców jeszcze w dobie pandemii, coraz mniej, więc yy, życzę i Wam, i sobie, żebyśmy mogli dalej robić swoje i być zadowoleni, zadowolone ze swojej pracy. Ja wam bardzo dziękuję za tą rozmowę. Rozmawiałam razem z Olą Osowicz i Ewą Rucińską. Z nami w studio był Bogdan, który zachowywał się wzorowo. Tak. Znodziłyśmy go, powiedz. Mam nadzieję, że nie, że widzowie z przyjemnością posłuchają drugiego podcastu, rozmów um, nie tylko o tańcu. W odcinku drugim Kiribati. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle wczoraj znalazłam taki tekst Iwony Demko, która jest artystką waginalną. I ona napisała o tej dacie, którą wybrałyśmy, 15 sierpnia, bo 15 sierpnia w kalendarzu sławskim jest dniem mokoszy. A Mokosza to jest wilgotna matka boska. Ma o oh, Jezu! <laughs> to Mokosza to, co to jest? Mokosza zwana jest wilgotną matką ziemią. I ona ma trzy atrybuty: mak jako symbol płodności i miłości, pająk i wrzeciono, którym y, tam snuje tam nić losu. I ona jest skojarzona z ziemią karmicielką. I to jest bogini urodzaju, płodności, seksualności, powodzenia materialnego i opiekunką kobiet. Tak więc bardzo symboliczny dzień wybrałyśmy. Wspaniałe artystki, wspaniałe kobiety właśnie 15 sierpnia przeprowadziły widzów przez spacer performatywny podczas rezydencji artystycznej Kiribati.